Chcecie od nas 2% naszego podatku. Tymczasem wszyscy chcą tylko jeden. Dlaczego wy aż dwa? Tak, pomyśleliśmy sobie o tym, że moglibyśmy w ten sposób zrobić więcej dobra, bo łódzka Caritas jest przede wszystkim po to, żeby dobrem się dzielić, dzielić się miłością. Ten 1% podatku to ten tradycyjny odliczany przy rozliczaniu PIT-u, kiedy decydujemy o tym, na jaką organizację wesprzeć. W jej działalności. Kiedy przekazujemy 1% podatku na rzecz łódzkiej Caritas, to na co te pieniądze pójdą? Czy można wskazać te obszary? No właśnie, obszary tak, natomiast nie można wskazać jednej konkretnej działalności, tak jak inne organizacje to robią. My działamy na szerokich, różnych polach, wspieramy domy dziennego pobytu osób starszych, wspieramy dzieciaki w świetlicach środowiskowych, pracując z nimi przez cały rok. Pomagamy w wyjazdach i wypoczynkach wakacyjnych, czy rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Aktywizujemy społecznie i zawodowo ludzi, którzy się zagubili w tym dzisiejszym świecie. Rozpoczynamy w tym roku także budowę domu pomocy społecznej. Dla osób, które nie mają już warunków i możliwości, żeby przebywać w swoim domu. Więc tych obszarów jest cała masa i są nowe pomysły. To będzie dom poza Łodzią, ale w naszej archidiecezji, w parafii Kaszewice. Yy, I mamy nadzieję, że wkrótce będzie mógł powstać i zafunkcjonować. A są jeszcze kolejne nowe pomysły, w związku z czym, żeby je realizować, na to wszystko potrzebny jest no, ten 1% podatku także. No właśnie. Wróćmy do tych dwóch procent, dlatego że jeden procent przekazujemy rozliczając się normalnie na formularzu rocznym, Spit, Tam zaznaczamy, to nie wymaga od nas żadnej aktywności, poza tym, żeby wskazać tę organizację. Natomiast ten drugi procent to chyba musi być jakoś inaczej zrobione. Ten drugi procent to po prostu dar serca, to po prostu wpłata indywidualna. Nazwaliśmy go drugim procentem, tak żeby pokazać, że yy, możemy przybliżoną kwotę przeznaczyć. Taką, jaką rozliczamy w podatku, której i tak nie mamy we własnej kieszeni, ale ten drugi procent musimy już wyjąć z własnej kieszeni, musimy sobie czegoś odmówić. To może trochę zaboleć, bo to jest pewnego rodzaju ofiara, ale miłość zawsze wiąże się z ofiarą. Ale wpłacić na konto Caritas? Płacić na konto Caritas, skorzystać z przelewów y, y, tych takich elektronicznych, które są udostępnione na, nasza, na naszej stronie czy na profilu facebookowym, czyli w bardzo prosty sposób dokonać wpłaty. Oczywiście kwota może być dowolna hmm. i tutaj już nie, nie stawiamy żadnych gry. Granic, granicą jedyną jest po prostu serce. A tutaj też na całą działalność Caritas będą pieniądze przeznaczone, czy na coś konkretnego? W szczególny sposób ten drugi procent podatku chcielibyśmy przeznaczyć w tym roku na y, leki, na zakup leków, wsparcie osób starszych, które proszą o takie y, dofinansowanie leków, bo niestety ten poziom biedy y, w naszym społeczeństwie wzrasta. I coraz więcej osób zgłasza się z taką prośbą, żeby wesprzeć ich w wykupieniu stałych leków, ponieważ mają wybór, albo jedzenie, albo lekarstwa. To nie jest dobry wybór, dlatego chcemy je wspierać i wspierać szerzej, ale także osoby chorujące w hospicjum, czy osoby będące pod opieką, w czasie turnusów rehabilitacyjnych będą mogły z tego wsparcia skorzystać. I drugi cel, który sobie wyznaczyliśmy, to szeroko pojęte wsparcie osób głodujących: tych bezdomnych, którzy do nas przychodzą po przysłowiową miskę zupy, ale także dzieciaków w świetlicach środowiskowych, które otrzymują gorący posiłek, tych, którzy wyjeżdżają na turnusy czy na kolonie i też przecież jedzą i potrzebują tego, te, tego zastrzyku energii na co dzień. I, do, I dla każdego, który będzie potrzebował, a zgłosi się do łódzkiej Caritas, z pewnością takiej pomocy doświadczy, ale, jeśli tylko oczywiście będziemy mieli możliwości. No tak, ale do tej pory Caritas też to już robiła. Już do, dofinansowywała zakup leków, już no, dawała jeść. Tak, e, robiła to do tej pory i będzie starała się robić w dalszym ciągu, natomiast niestety... Okazuje się, że coraz mniejsze środki z różnego rodzaju programów czy wsparcia społecznego, jeśli chodzi o chociażby instytucje społeczne, miejskie, tutaj możemy wygospodarować i otrzymać, dlatego musimy szukać również innych miejsc, różnych, innych przestrzeni, jak te środki zgromadzić, aby pomagać jeszcze skuteczniej i ogarnąć tą pomocą większą grupę ludzi. Od dzisiaj łódzka Caritas stara się o nasze dwa procenty: jeden z podatku, a drugi z serca. Drugi z miłości, z serca, tak, i zachęcamy, żeby ten drugi z serca, drugi z miłości, nie był tylko jednorazowym aktem, ale żeby trwał przez cały rok.